Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. I cóż, aktywowałem windę. Tak, aktywowałem windę. Tędy. Mając już tę możliwość tego haka, tędy przeszedłem. Potem trzeba było tutaj w dół, tędy i tu na dole. I wtedy aktywuje się windę, która już zjeżdża w dół. Tutaj jest przejście i tu mamy szybką podróż. A ja jestem teraz na trzecim piętrze, bo chcę pójść tu. Czyli stąd trzeba przejść tędy. I tu trzeba pokonać gościa, który nam wypełni żółty trzeci pasek. A żeby do niego dojść, to trzeba było z tego piętra pójść tędy, tu. Z nim się nie bijemy, otwieramy drzwi, jest dostęp do trzeciej windy. Ale on tu na początku nie będzie, trzeba podejść do niego tutaj, porozmawiać i dopiero przenosi się tu. A teraz już pójdę tędy i prosto do niego, żeby zawalczyć. Ja już u niego byłem, chciałem mniej więcej tą strategię opanować. Zobaczymy, jak mi pójdzie, bo to niekoniecznie od razu go pokonam. No ale bądźmy dobre myśli, prawie się złapałem, prawie się nie złapałem. Ledwie się złapałem, ledwo się złapałem. Jak nagrywasz film i szybko mówisz, to naprawdę można się pogubić. Gościu jest tu. Próbujemy go pokonać. Rzuca takimi czerwonymi płomieniami. Wypuszcza takie... Można go właśnie kontrować czasami. O kurde. Także ogólnie nie jest jakoś strasznie trudny. Nie wiem, czy nie ma czasem jakiejś następnej fazy. To można rozwalać, to można omijać. O kurde. No to trzeba uważać, bo... On z podziemi to właśnie wyrzuca i potem jest problemik. Ojojoj. Można go skontrować właśnie w kilku momentach, na przykład tutaj. Teraz. Teraz chyba poszedł na samą górę. Oj, zaraz zginę. Chyba, że wezmę życie. To rzucane... Zarzucane ostrza też są wybuchowe, więc... Mało życia już mu zostało. Pięknie wszedłem na to. Jakaś tam kontra była, no mało życia mu zostało, tylko... jeden błąd i nie żyje. To wybucha. To wychodzi z ziemi. On się zaraz przeniesie, mam nadzieję, że na dół. Ale w porównaniu do innych przeciwników to nie jest jakiś straszny. Chcę, żebym tam jednak wszedł. Jakaś kontra poszła. Mało życia, mało życia. On też ma mało życia. Patrzcie, ja właściwie nie mam życia. No i czy zginął? Chyba zginął, bo jest żółty. Żółty kryształ. Dobra, podchodzę, biorę. Nie ma co. Także przeciwnik jest bardzo prosty. Patrzcie, ile mam życia. Nie mam życia.
No ale i to właściwie na spokojnie. Tutaj chyba bardziej i trudniej będzie do niego w ogóle dotrzeć niż cała ta walka z nim. Ja sobie tędy chyba wrócę po prostu do teleportalu. Portalu. Teleportal. Niby się mówi teleportuj się, ale bardziej trzeba wrócić do portalu. Dobra, tak sobie pomyślałem, zrobiłem tutaj małe cięcie, że nie tyle mam pójść tam do tego obelisku, co tutaj wezwać windę i pojedziemy. Tutaj już na razie nie będę nic zjedzał, tylko pojedziemy tu na sam dół do tego szybkiego teleportu i przeniesiemy się do tej Shadiry. Przeniosę się do Shadiry, żeby tam rozbudować broń. Zobaczę, czy będę mógł coś więcej rozbudować. Dlatego też nie wykorzystywałem tych punktów, które zdobyłem, bo mam 10 tysięcy, więc mam nadzieję, że będę mógł się tutaj rozbudować. To jest piętro chyba 0 albo 1 i teraz w tym momencie. Oj, 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 w tym momencie zginę. Czy to było to miejsce? Muszę zjechać jeszcze. Nie, no chyba okej było. Dobra, widzimy się na tym piętrze 0. Nie będę tego jeszcze raz tutaj. Albo dobra, zjedźmy tam. Minuta czasu. Bo tutaj trzeba w ścianę po prostu w bok w odpowiednim momencie przeskoczyć. Ja to chyba zrobiłem wtedy za późno. Jestem tu. Zjeżdżamy jeszcze jedno piętro niżej. Ogólnie ta lokacja jest uważana za jedną z trudniejszych tutaj. Tak pisali. No i faktycznie dużo jest takich łamigłówek. Trzeba to. O, teraz zjeżdżam. I nie tu. Czemu od razu śmierć? Dobra, teraz muszę od nowa, więc robimy pauzę i postaram się wskoczyć w tę ścianę. Dobra, okazało się, że to wskoczenie było trochę zamaskowane. To jest tuż pod windą, trzeba od razu w tą stronę skoczyć. I tutaj na początku, jak się przychodzi pierwszy raz, to jest przeciwnik taki kwiatowy, z którym się już kiedyś biłem, a ja wam go pokażę może tutaj. Bijemy się z tym gościem. Flower Fighter. Tu są tacy inni. Ja powinienem go ich ogólnie, podejrzewam, kilka razy jeszcze bić, żeby zdobyć ich właściwości. Idziemy tu, World Pillar. I pójdziemy do Shadiry odblokować. Znaczy odblokować, ulepszyć broń, a potem wrócimy z powrotem do tego pałacu, aby dojść do ogrodu. Bo naszym celem i naszym zadaniem od Shadiry jest dotrzeć do ogrodu i tam zdobyć kolejny quest, znaczy kolejny przedmiot questowy. A ty, pani Shadira, coś nam powiesz? Nie, upgrade, dobra. Ja idę w tą broń. Będę ją rozwijał, jak się da. Plus 5 i tu muszę mieć jeszcze 2 Blood Metal Chunk. Czyli takie muszę poszukać, żeby ją rozwinąć jeszcze jeden poziom. A druga broń to ta. Cyk, cyk, cyk. I tu brakuje nam znowu 2 shardów, bo mamy na tyle mas, ale shardów nam brakuje. Zresztą broni na razie nie będę działał. Być może będę musiał trochę poszukać tych shardów. No i teraz tak, niech to będzie odcinek, w którym pokonujemy tego żółtego, ostatniego z żółtych. Spadamy do Carven Palace. I teraz na mapie do Garden idzie się
tutaj w dół i tutaj, tutaj. Więc tam też się udamy, wykorzystując nasze zdolności. Przydałoby się teraz do tamtej windy dostać i zjechać na sam dół. I o ile mnie pamięć nie myli, można to zrobić tędy, bo tutaj się rozwala ścianę i w tym momencie można już wrócić. Tutaj zróbmy sobie save na wszelki wypadek. Widzę na mapie, że po drodze mamy takie dwa kryształy jeszcze do zdobycia. Ile ja mam? 5900 mógłbym rozbudować, ale nie, zostawmy sobie to na ulepszenie broni. Na razie nie potrzebuję tu zwiększenia poziomu. Najbliższy boss to jeszcze kawałek, znaczy jeszcze zostało tylko dwóch bossów. Jeden, który da nam podwójny skok. Właśnie, zjeżdżamy tu na sam dół. I teraz, będąc już na samym dole, możemy zejść jeszcze niżej. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Bo ogólnie byłem tu przez chwilę, ale to było. O, tu jest ściana już z drugiej strony i tam jest przejście do innej części tego pałacu. Cały czas fajnie, bo cały czas mapa nam się jednak odkrywa. A wiem, że tu w tym miejscu według mapy jest kamień i w tym miejscu jest kamień. Ja sobie zaznaczę, bo chcę zdobyć dwa kamienie, wtedy będzie można ulepszyć broń. O, czekaj, z tym to jakoś się robiło. Źle zrobiłem. Teraz właśnie i jednym ciosem go rozwalamy. Czyli te żółty okrąg zawsze jest warto użyć naszej zdolności. No mamy teraz trzy żółte okręgi, trzy paski życia jakby plus nasz, to mamy cztery paski życia, ale tu widzę, że już chłopacy czekają na nas. Tu mogę zrzucić im na głowę zapalniczkę. Ale cyk, cyk, cyk. I trzy właściwie ruchy i po gościu. Tylko ten już tak nie będzie. Może spadnie do dziury? Nie. Obraził się. Nie wiem, czy my akurat mamy wpaść do dziury. Patrz, wpadł do dziury. Ale czy zginął? Chyba nie zginął, bo bym dostał jego życie. O kurde. To działa tak, że jak się w to wejdzie, wtedy to. Dobra, wezmę sobie, odnowię życie, bo tutaj nie ma co kozaczyć. Nie wiem, co to za potwory, bo jeszcze ich nie było. No właśnie. Wybuchowe. Z tym już się kiedyś biłem. Ale ogólnie śmigam po ten. Kryształ, więc czy to tak? To chyba nie jest dobra droga. Patrzcie na to, jak mogę ich wszystkich zrobić. I tu można znaleźć parę rzeczy, ale to są właściwie z tego, co widzę na mapie, tylko przedmioty. Czy jest tutaj, czy to warto? Nic nie atakuje, nie ruszają, więc dobra, może jeszcze to spróbujemy zdobyć szybko. Dobra, skoro tak działacie, chłopaki, to ja się tam wam nie będę sprzeciwiał i tak to możemy zrobić. A teraz spróbuję tam dojść, a tego gościa tutaj pokonać. Wow, 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 co mu się stało? Dobra, dodam sobie życia, żeby nie było. Blokada. Ten już jeden nie żyje. Mamy go załatwionego. K
kot oczywiście musi mi zasłaniać teraz. Taka walka. Blood Metal Shard. Shard też się przydaje. Dobra, ten gość już zabity, a ja w sumie teoretycznie mam przecież rozbudowaną broń. Ty chcę pozabijać, żeby mi nie wadzili tutaj. No i dobra. Mamy to i teraz pytanie, w jaki sposób ja mogę dojść tam, gdzie chcę dojść. Dobra, jeszcze tego załatwię. No bo raczej to jest... A, dobra, jest jeszcze jedno kółko, tylko może być tak, że potrzebuję... Nie ma szans, tutaj muszę mieć podwójny skok, bo przecież chyba, że z tej drabiny mogę się wybić. Tak jest! Dobra, mamy drugi kamień. Teraz potrzebujemy, teraz to już w sumie nieważne, mogę nawet w ten sposób spaść, zadanie wykonane. I my teraz idziemy po kolejny kamień drugi, który jest też jeszcze tutaj przed wejściem do ogrodu. Okej, okej. Mapa się przedstawia tak, ale żeby zdobyć kamień, to muszę iść bardziej... prosto niż tam na dół. O, już widzę, że będzie walka. Szczęście z tymi. Spali się. Dobra, może robiąc kontry. Kurczę, ale ile oni mają tyle życia, co... Czekaj, czekaj, ja bym sobie wziął ten przedmiot. W ogóle ich minął. Więcej was mama nie miała. Co to za system w ogóle był? Mamy szarda, ale ja chcę ten kamyk tam. Tu jest przejście do ogrodu, już niedaleko. A tu też jest taki kamyk. Tylko powiedz mi, panie kolego, jak ja mam tam wskoczyć? Tu bardziej muszę stamtąd spaść na dół niż tam wskoczyć, więc idziemy na dół. Mało mam życia, więc jeden zły ruch i jakby chociażby tu wybuchowy koleś. Wchodzimy do ogrodu, bo już się zmienia nam, że tak powiem, biom. Jesteśmy w ogrodzie. Zobaczę, gdzie tu jest, znaczy nie widzę, bo na razie... Czy mogę z tym lecieć na przykład? O kurde, tu jest jakiś przeciwnik. Mało życia mam, więc w sumie słabo. Słabo to widzę, muszę tutaj nieźle skakać. Uff, i mamy kamyk.
Tak jest. Teraz pytanie jest takie. O mój Boże. Nie, spojrzałem na mapę i patrzę, gdzie tutaj mogę pójść. Więc tak, dość daleko jest nasz kamyk, który pozwoli nam na... Nie widzę tutaj też żadnego... żadnej szybkiej podróży na mapie. Więc trochę słabo. No dobra, pozwiedzajmy tą krainę jeszcze w tym odcinku. Nawet ślepo. Ja postaram się, bo ogólnie, jak pokazując tutaj na mapie, kamyk jest, skoro tutaj jest quest, to kamyk jest gdzieś tu. Sobie zaznaczę w ten sposób. Ten mogę odznaczyć, bo ten został zdobyty, a tego trzeba będzie zdobyć. I tu jest też jeden kamyk, tylko nie mogłem tam wskoczyć. No dobra. Kto tu jest? Taka sytuacja. Oj, właśnie. Czyli miałeś rzuty. O ty. Jeszcze wybucha. Mogłem się tego spodziewać, bo przecież on tu już kiedyś był. Teraz sprawdźmy. No tam na górę się wierzę tylko po fragment właściwie taki. Przedmiot. Ale zobaczmy to na własne oczy. Jaka to powinna być strategia z tym skakiwaniem? To 3000, to sorry, to nie, to źle was oceniłem. Ale sobie poleciałem pięknie, fantastycznie, fenomenalnie w dół. Dobra, to jeszcze raz próbujemy. Teraz właściwie się skupię na drabinie. Tak, i teraz tu. I właściwie nie tu, tylko... Dobra. Jeszcze raz. Trzeba zrobić tak. A co to? O ludzie. Ale to był fuks. Są jakieś takie kwiaty, które nas prądem atakują. Dobra, biorę już do pełna, bo tutaj... Mogę zaraz zginąć, ale warto było. Szart, to mogę tą drugą broń ulepszyć, ale widzę, że tu niedaleko będzie też... Dobra, dobra, tu ściana do rozwalenia, ale tu będzie... Tu mamy to. To jest niezłe. Kurczę. Chciałem powiedzieć, to nawet nie powinienem z tym chyba walczyć. Tamtym w tym miejscu jest podłoga do rozwalania, ale mam stąd startuję, więc w sumie nie jest tragicznie, bo ja myślałem, że będę dalej. Dobra, dochodzę tam i widzimy się przy miejscu, w którym zginąłem. Dojście tutaj zajęło mi parę sekund. Przesadzam, ale nie dużo. I teraz patrzcie, tutaj... A, myślałem, że potrzebuję innej broni, ale się okazało, że jednak... Nie! Mamy ten wielki kamień czerwony, który pozwoli nam ulepszyć nasze te dwa ostrza o jeden poziom wyżej. Więc spoko, nawet po tamtego nie muszę iść, ale żeby też wrócić do Shadiry teraz... Może tak zrobię. No tu teoretycznie no jeszcze kawałek jest do przejścia. Albo dobra. Spróbuję jeszcze pójść dalej. Z
Staram się obserwować, czy tu jest jakiś przeciwnik. A tu jest kwiatek. Dobra, to się nie zapada. Nie mam mapy, więc muszę się posiłkować tą mapą. Ogólnie mam iść w dół do takiego długiego korytarza. Chcę dojść może jeszcze w tym filmie, w tym odcinku. Chciałbym dojść. Tutaj są tylko jakieś fragmenty, więc idziemy dalej na dół. Tu i tak muszę iść, a tam chyba jest uśpiony wróg. Dobra. No, bez mapy też można. To wtedy po prostu dłużej trwa. Wow. Ale goni, ale goni. Ilu ich tu jest? Dwóch. Dobra, spokój, spokój, opanujmy się. Chodzimy tu i teraz tak, do końca i w dół. A dobra, coś. Patrz, patrz, jaki szalony. Ja to nie zamierzam z nimi się jakoś specjalnie bić. Dobra, tam mamy napełnienie naszego oddechu. Ale my mamy iść ogólnie na dół. Długim korytarzem w dół. Oj, 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 oj. Właściwie nie długim korytarzem w dół, tylko muszę przeskoczyć długi korytarz w dół i przejść na bok, ale... Czy to jest to miejsce? Tu jest ten długi korytarz w dół, a my idziemy tędy. Tylko, że chyba górą jednak, bo tam jest ta... A, już po zawodach. Dobra, spadamy na dół, żeby tam ci się uspokoili. A tu co? No, to jest tylko przedsmak tego, co mnie tu czeka. Bo muszę spaść tu. Użyć potem mocy. Co to było? Samo się zdziwiło. Co mi się stało? Chyba dobrze to myślę. Coś takiego. Dajcie jakiś odpoczynek. Jezus Marius, co tu się dzieje? Jeszcze jedno życie mam, ale dobra. Jak to mówią, co to za życie? A tu mogę chyba spokojnie stać. Dobra. Czekaj, bo poszedłem gdzieś tutaj na dół i w ogóle masakra jest. Tam na górze rozwalę ścianę i być może dojdę do tego miejsca. Aha, okej. To nie jest... To nie jest skarb. Ale to jest. Musi być. To zbieramy. No i spróbuję dojść do góry po prostu. Dobra. I powinniśmy dojść, bo tutaj jest ten korytarz. Tylko żeby mi tu jakiś wróg nie wyskoczył. O, i tu już nam pokazuje, już świetliki się świecą. Tak, jest, mamy to. I w tym filmie to będzie może na koniec właśnie. Ale dzięki temu już wiemy, jak ogród wygląda. I o, trochę źle to zaznaczyłem, bo to nie jest tu, tylko tu. I teraz musimy dojść tu po nasz przedmiot questowy, a potem wrócić do Shadiry. I to zrobimy w kolejnym odcinku, ja sobie tutaj... Może pozwiedzam, pozbieram jakieś kryształy po drodze, a potem wracamy do Shadiry. Dobra, do usłyszenia, do widzenia, do zobaczenia, cześć.